sytuacja w klubie nie jest za wesoła, nawet można powiedzieć, że dramatyczna, także można powiedzieć, że ta reprezentacja jest dla mnie jakimś oddechem takim, że naprawdę coś dla mnie zawsze było, ale mówię teraz jakieś dodatkowe, to jedyna możliwość, żeby można zagrać. Właśnie powiedz, czemu nawet ci wczoraj nie było w kadrze meczowej? Czy to coś się wydarzyło, czy no, wydarzyło się, ale na razie nie chcę na ten temat mówić, bo na razie nie jest czas, żeby te rzeczy roztrząsać. Na razie się wstrzymam z oceną mojej sytuacji, bo to nie jest czas, ale na pewno przyjdzie na to. No. Rozumiem, że wygląda na to, że do czerwca tak czy inaczej zostajesz w Anderlecie. Ciężko powiedzieć, jeszcze. A jest jeszcze jakaś czasu? No zobaczymy, no nie chcę teraz, no wiadomo, nie będę zdradzał szczegółów, co się może wydarzyć, jest jeszcze miesiąc czasu, także zobaczymy. No. Na dzień dzisiejszy jestem zawodnikiem Anderlechtu, no i zobaczymy. Z kadry teraz już reprezentacji wyjechał ze zgrupowania Łukasz Piszczek. Jest miejsce na prawej obronie. Jesteś gotowy wrócić w reprezentacji na boku brony? No jeżeli będzie trzeba, to wrócę, wiadomo, ostatnie mecze grałem na środku obrony, także to jest zupełnie inna gra, ale mówię, jeżeli będzie taka możliwość, no ja osobiście lepiej się czuję teraz na środku obrony, teraz przyczajone te mecze, bodajże w tym sezonie zagrałem 2-3 na prawej obronie, ale ciężko mi teraz oceniać, wiadomo, trener będzie jakoś wybierał ten skład z zawodników, zobaczymy.